Joanna Opozda postanowiła zawalczyć o dobrostan swojego synka Vincenta. Jak się okazuje, a przynajmniej jak twierdzi celebrytka, antek Królikowski nie chce płacić alimentów na swoją pociechę. Opozda uważa, że Królikowski ma przychody, więc nie rozumie, dlaczego tak postępuje. Jednym z nowych projektów, w który ma być zaangażowany jej były już partner, ma być współpraca z teatrem tu i teraz. Jedną rolę dostał w spektaklu teatru Tu i teraz, drugą we wrocławskim serialu, gdzie ma około dwóch tygodni dni zdjęciowych miesięcznie, bardzo wysoką stawkę za dzień zdjęciowy. Mam wgląd w jego umowę, więc wiem, o jakich pieniądzach mówię, powiedziała na Instagramie Opozda. Do tych doniesień odniósł się zespół teatru. W oświadczeniu zapewniono, że chociaż Królikowski rozpoczął próby do spektaklu Bonobo, randka w ciemno, to Póki co nie otrzymał za to wynagrodzenia. Premiera przedstawienia ma mieć miejsce dopiero 21 października, a wynagrodzenie za nią zostanie wypłacone do 10 listopada. Umowa o dzieło jest obecnie w trakcie negocjacji i będzie dopiero zawarta wyłącznie i bezpośrednio z aktorem, więc wynagrodzenie wpłynie na jego konto, co też umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego. Nie było żadnych działań ani umów, które miałyby na celu naruszenie prawa, czy tym bardziej zaszkodzenia dziecku, czytamy w dalszej części oświadczenia. Chcielibyśmy podkreślić, że właścicielka teatru, Kamila Polak, ma ogromny szacunek zarówno do matki, jak i ojca dziecka, których zna i lubi od wielu lat. Jest osobą, która zawsze postępuje zgodnie z prawem i z pełnym zrozumieniem dla trudności, jakie mogą napotykać rodzice w utrzymaniu swoich dzieci. Nasza instytucja teatralna zawsze stawia na wartości etykę i moralność, co odzwierciedla naszą misję promowania sztuki i kultury, dodano w piśmie. Instagram post rozwiń do tych słów pilnie odniosła się zaś sama opozda. O podpisaniu umowy z Izabelą Banaś mówiłam w kwestii innego pracodawcy, gdzie taka umowa już została zawarta, wyjaśniła na Instagramie aktorka. Otóż okazuje się, że aktor honoraria miałby otrzymywać na konto swojej obecnej partnerki Izabeli. W ten sposób Antek miałby unikać potrąceń na rzecz zaległych alimentów. Jeśli chodzi o teatr, tu i teraz mówiłam, że umowy żadnej nie ma. Bo nie ma. 1 sierpnia do spektaklu, w którym gra Królikowski została zorganizowana sesja na plakat. Dużo wcześniej odbywały się próby, są już ustalone terminy spektakli, a umowy dalej nie ma. Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Poza tym istnieje również umowa ustna. Dodała: Okazuje się że opozda więc ma powód do radości. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że w tym przypadku umowa zostanie podpisana z aktorem, a nie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego pracodawcy, z Izabelą Banaś, która nagle stała się jego agentką w wiadomym celu, wyznała. Zobacz także.